wielokrotnie w Biblii mamy, proszę Państwa, choćbyście nawet otworzyli na pierwszym rozdziale Biblii, Księgi Izajasza, co mi po mnóstwie waszych ofiar, a gdy przychodzicie do mnie, no to wiadomo, że z tymi modłami zakrywam moje, swoje oczy przed wami. Prawda? I kadzenie, i sabaty, i nowie, i w kółko powtarzanie, a jeszcze kłamstwo, bo Maryję Bogiem uczynili. Proszę do internetu, że Maryja miała zastąpić Boga w 531 roku. Dopiero tytuł Teotokos się pojawił, więc w VI wieku. Skąd się on wziął? Na pewno to nie był nowy pomysł, to nie było wymyślone. To było przejęte z pogaństwa, studiuj, nie bądź Maryjo, głupi Felek. Z pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi tobie. Modliła się Danusia, legionistka Maryi, wraz z mężem Stasiem z drugiej rządowej. Z Panem Bogiem Bóg zapłać. Z Panem Bogiem Bóg zapłać. Druga tajemnica bolesna, biczowanie Pana Jezusa. Biczowanie Pana Jezusa to dobrowolnie przyjęta kara za wszystkie nasze grzechy. Wyrazem naszego współczucia dla Jezusa niech będzie świadomy trud i dobrowolna ofiara, podjęta w zjednoczeniu z Jezusem i Maryją, w służbie Bogu i ludziom. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać, modliła się Wiesława z Pielgrzymowic koło Jastrzębia Zdroju. Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Trzecia tajemnica bolesna. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Prawdziwie wielkim jest tylko Bóg, a człowiek staje się wielki i mądry w miarę zbliżania się do Boga. Prędzej to osiągniemy, idąc śladami pokornego Jezusa i Jego cichej Matki, aniżeli przeceniając siebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciół Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Dziękuję za wspólną modlitwę różańcową.
Modlił się Waldemar z Kosakowa, parafia Sorkowo. Kluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie Bóg zapłać. Czwarta tajemnica bolesna. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Pan Jezus i Matka Najświętsza dają nam w tajemnicy dźwigania krzyża milczącą, ale wymowną lekcję. Jak ma wyglądać nasza postawa wobec różnych doświadczeń, które spotykają nas lub naszych bliskich? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc złota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, grzechu pierwotnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekają, ze wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, do Duchowi Kościoła Świętego i poleconymi do Ciebie. Szczęść Boże, Bóg zapłać. Modlił się jeden z Panem. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Piąta tajemnica bolesna. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. A obok krzyża stała Matka Jezusowa. Cała jej uwaga
była skupiona na cierpieniu Syna oraz na modlitwie za tych, za których On dokonywał ofiary. Jeżeli chcemy, aby nasza współpraca z Jezusem i Maryją w budowaniu Królestwa Bożego w duszach była owocną, musimy skupić naszą uwagę na ukrzyżowanym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Także proszę Państwa, myśmy wyłączyły tutaj parę tych opcji Radio 24, bo oni wciąż mówią o więziennictwie, jak się tak drąży temat i za dużo gada i głupoty się gada, no to wiecie Państwo, to i tak jest ze złym skutkiem, a oni mają pracę, to niech się wypchają, niech się wysrają, niech się wypierdzą, niech się wytwierdzą i sobie sami słuchają. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. No ale przecież to ja tego nie wymyśliłam. Tak powiedziała. Także proszę Państwa, proszę być razem z nami. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Za Ojca Świętego Franciszka. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Dziękuję serdecznie za modlitwę różańcową. Modliła się Halina z Otwocka. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Przez stawieństwo świętego Józefa módlmy się o jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysławionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać. Modliła się Danuta z Jelenia z parafii Świętego Krzyża. Bóg zapłać. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Bóg zapłać Pani, Bóg zapłać wszystkim, którzy wraz z nami trwali na modlitwie różańcowej. Dziękuję już za gościnę w Państwa domach. Życzę Państwu w imieniu Jarosława, który nasz program realizował, a także w imieniu studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, którzy byli na swoich praktykach w studiu Radia Maryja i w reżyserce. Życzymy Państwu dobrego popołudnia, dobrego wieczoru z Panem Bogiem. Małgorzata się kłania. Jest godzina 13. Tu Radio Maryja, serwis informacyjny, przedstawią Państwu Justyna i Piotr. Premier Beata Szydło po południu spotka się z ministrami i wiceministrami wchodzącymi w skład jej gabinetu. Jutro będzie rozmawiała z wojewodami. Premier zapowiedziała, że podczas tych spotkań będzie mówić o zasadzie lojalności i odpowiedzialności za słowo. Prezes Rady Ministrów była dziś pytana o ocenę słów minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej. Szefowa resortu stwierdziła, że wyobraża sobie współpracę z każdym, kto jest uczciwym człowiekiem, ponieważ sama jest fachowcem do wynajęcia. W ten sposób odpowiedziała na pytanie, czy byłaby w stanie pracować w rządzie Platformy. Nie rozumiem wypowiedzi pani minister Streżyńskiej, dlatego że ona nie podnosiła nigdy na posiedzeniach rządu wątpliwości,
wątpliwości co do wprowadzanych przez rząd propozycji i projektów. Ale chcę powiedzieć, może przy tej okazji to jest dobry moment, żeby powiedzieć o pewnej zasadzie, która musi obowiązywać w rządzie, którym kieruję. To jest zasada lojalności, odpowiedzialności za to, co się mówi i za to, co się robi, ale też odpowiedzialności i umiarkowania w wypowiedziach. Anna Streżyńska w latach 2006-2012 pełniła funkcję prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W 2015 roku po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych objęła tekę ministra cyfryzacji. Na razie nie wiadomo, jaki będzie los ustawy metropolitalnej, ale niewykluczone, że Prawo i Sprawiedliwość może się z niej wycofać. Tak marszałek Senatu Stanisław Karczewski odniósł się do pytań dziennikarzy w sprawie konsultowanych obecnie przepisów. Wcześniej rzecznik PiSu, poseł Beata Mazurek, powiedziała, że do końca tygodnia może zapaść decyzja w sprawie dalszych losów projektu. Stanie się to po analizie wyników konsultacji społecznych. Dziś marszałek Senatu Stanisław Karczewski przypomniał, że protestująca przeciwko ustawie Platforma Obywatelska wcześniej sama proponowała podobne zmiany dotyczące Warszawy. A przecież w planach Platformy Obywatelskiej, w ich programie, choć teraz jak wiemy Nowoczesna ma program, natomiast Platforma Obywatelska nie przedstawiła swojego programu odnowionego czy w ogóle programu działania, była również ustawa i zmiana Warszawy. Wszyscy widzieliśmy spot obecnego rzecznika Platformy Obywatelskiej, który planował stworzenie metropolii warszawskiej. W moim głębokim odczuciu jestem przekonany do tego, że Warszawa powinna być bardzo silnym miastem, powinna być miastem partnerskim dla największych stolic europejskich i że powinna się rozwijać bardziej dynamicznie i że powinna być większa i silniejsza. Pod koniec stycznia do Sejmu trafił projekt PiSu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Zakłada, że stolica stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, obejmującą ponad 30 gmin. Przeciwko projektowi ustawy w sprawie metropolii warszawskiej protestowali politycy opozycji, w tym PO, Nowoczesnej i PSL-u. W niedzielę zakończyły się organizowane przez PiS konsultacje społeczne w sprawie projektowanych rozwiązań. W połowie tego roku stopa bezrobocia rejestrowanego może wynieść około 7%, tak prognozuje część ekonomistów. GUS poinformował, że bezrobocie w marcu wyniosło 8,1%, w lutym wskaźnik sięgał jeszcze 8,5%. W urzędach pracy było zarejestrowanych 1 324 000 osób. Jerzy Bielewicz z Gazety Bankowej i portalu w polityce.pl zwraca uwagę na dynamikę spadku bezrobocia, która licząc miesiąc do miesiąca wyniosła aż 0,4%. W jego ocenie czekają nas kolejne dobre miesiące. Ekstrapolując tą dynamikę spadku bezrobocia, to może być w granicach 7% nawet za 2-3 miesiące. I jest to koniunktura, która się poprawia zarówno w Niemczech, jak i w Europie. Nawet tacy maruderzy jak Włosi w tej chwili mają około 1% wzrostu gospodarczego. Niech ta sędzina sobie sama pójdzie do więzienia, wiesz, ona będzie więzienia rozbudowywać. Kraj trzeciego świata i tak jest, i jeszcze drugą Kubę robić. Ja Państwu coś powiem, taka ciekawa historia, już to opowiadałyśmy, że na Mińskiej 25, taka piękna galeria, muzeum, klub, zorganizowana była wystawa więziennictwo na Kubie. Przyjechały 2-3 autokary z Kuby, z Kanady, z Ameryki, gości, ludzie, bo może to przypadkowo, jak oni tutaj byli w Warszawie na wycieczce, to zaproponowano im tę wystawę. Proszę Państwa, wystawę ekskluzywę z filmem. Ludzie siedzieli przodem do filmu. Po prawej stronie był bankiet, bardzo piękne wino, trzy kolory i szaszłyki i żarcie, jak to tutaj mówią w Warszawie, chami. Bardzo dobre. Był natomiast jak w trakcie filmu, jak było w trakcie filmu, cała wystawa, ponieważ to były plansze, które stały, duże plansze, jedna padła na drugą, druga na trzecią, trzecia na czwartą.
Tam ile z 50 plansz było, one były wielkie, się wszystkie powywracały, kuku narobiły, także z tego taki wniosek, że Polacy nie umieją nawet wystawy zorganizować dobrze. Nie dość, że te karteczki na bankieciki to rozdają za dupą, Hanny Wróblewskiej w Galerii Zachęta, tu i ówdzie w Muzeum Narodowym za dupą Morawińskiej też, karteczki, że tu wino, wino nosi, bezdomni się poupijają, ci ochroniarze po jakimś czasie zorientowali, że coś nie jest tak, bezdomni się poupijali, a tam na dół dalszy ciąg bankietu i 5 osób stoi, sprawdza te karteczki, które noszą od dyrektorki, od Morawińskiej, że temu się należy, a temu się nie należy. Świństwo i obrzydliwe, już te Morawińską to dawno powinni zwolnić, bo tutaj Anita Kumi drąży temat kilka razy od Ludwisiak, poczynając z Centrum Sztuki Współczesnej, no ale ona tam pięknie się jakoś wywiązuje, dziwne to jest, pięknie, ale tutaj w Muzeum Narodowym i w Zachęcie jest fatalnie, fatalnie. Jeszcze potem się uśmiechają te Żydówki, wiesz, że tutaj tych goi, bo ten temat mnie nigdy jakoś tak nie interesował, ale od czasów Janka Witka, ja tego nie wymyśliłam, od czasów Janka Witka jakoś tak to dla mnie stało się ciekawe, jak to było w czasach Gomułki. Zapraszamy do przemówienia Gomułki, bo tutaj też na Facebook Live mamy zdjęcie Gomułki, jak on wygłasza przemówienie, to było gdzieś, Boże, parę lat miałam, jak się urodziłam. Dawno. W miesiącu maju zapraszamy bardzo serdecznie do sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II na nabożeństwo majowe, codziennie o godzinie 17:30, pół godziny przed mszą świętą. Nabożeństwo majowe będzie transmitowane właśnie z naszego sanktuarium. Zapraszamy serdecznie. W 100-letnią rocznicę objawień fatimskich, to już 100 lat dokładnie w tym miesiącu, w maju, rozpoczęły się te objawienia. W pierwszą rocznicę konsekracji tego wotum wdzięczność za świętego Jana Pawła II, tego sanktuarium, zapraszamy, przypominam, każdego dnia w maju od 17:30. Nabożeństwo jest transmitowane przez Radio Maria. Jeszcze jedno, radosna wieść. Otóż od 16 maja rozpoczynamy budowę już w sanktuarium organów. Organy będą miały 48 głosów plus dzwony, a więc można powiedzieć 49 głosów. Mamy nadzieję, że one pięknie będą uświetniały naszą modlitwę, nasze nabożeństwa, naszą Eucharystię. Rozpoczynamy, proszę zauważyć, 2 dni przed rocznicą konsekracji naszej świątyni, ale równocześnie 2 dni przed urodzinami świętego Jana Pawła II i zaraz po 13 maju, po 100. rocznicy pierwszego objawienia w Fatimie. Zapraszamy i będziemy wdzięczni za pomoc w wybudowaniu tych organów, bo to wiadomo, całe sanktuarium jest dzięki waszej pomocy. Przy tym przypominam, że tabliczki z nazwiskami ofiarodawców, tych tak zwanych cegiełek na tę świątynię, będziemy te tabliczki na kamieniu marmurowym, na marmurze wypisane nazwiska, będziemy umieszczali dopiero po zakończeniu budowy całego sanktuarium. Jeszcze mamy trochę do zrobienia. No, trochę. Już funkcjonuje, ale jeszcze potrzeba. Dlatego bardzo, bardzo dziękujemy i prosimy najpierw o modlitwę. Zapraszamy. Z Bogiem. Po godzinie 13 i przy mikrofonie się z Grzegorz Woś. Witam bardzo serdecznie i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria i zapraszam na audycję aktualności dnia.
to, żeby Polska się przebudziła, no i żeby jak kulturę trzymają oni, żeby im zabrać tę kulturę, galerię, po co? Niech katoliczka trzyma.